Teraz pomówimy sobie o instrukcji warunkowej. O co w tym chodzi? Otóż wyobraźmy sobie różne zadania z życia codziennego. To nie muszą być zadania programistyczne. Bardzo często stawiamy sobie pewne warunki. Jeżeli pada, weź parasol. Jeżeli woda się gotuje, wyłącz gaz. Jeżeli brakuje jajek, idź do sklepu i je kup. I podobnie w instrukcjach warunkowych w języku programowania. W dowolnym języku programowania musi się znaleźć instrukcja warunkowa, jeżeli chcemy, żeby ten język programowania nadawał się do pisania programów. Jeżeli język nie miałby instrukcji warunkowej, no nie dałoby się podejmować decyzji. Moglibyśmy robić zawsze wszystko po kolei, owszem, coś wypisać, coś wyliczyć, no ale chociażby przy dzieleniu musimy określić, jeżeli liczba, przez którą dzielimy, równa się 0, no to nie licz tego dzielenia. I instrukcja warunkowa wygląda bardzo podobnie w większości przynajmniej mi znanych języków programowania, wręcz identycznie. Jest słówko jeżeli, znaczy po angielsku if, i warunek. Warunek, o którym mogę powiedzieć tylko dwie rzeczy. Prawda lub fałsz. To nie może być warunek skonstruowany w sposób, który pozwala nam dać 3 odpowiedzi. Te odpowiedzi zawsze są 2. Jeżeli liczba mniejsza od 10, no warunek jest konkretny. Mniejsza od 10, tak, prawda, jest mniejsza od 10, albo nie, nie jest mniejsza od 10. Jeżeli jest równa 10, to nie jest mniejsza od 10. Więc jeżeli chcemy, żeby liczba była mniejsza lub równa 10, no to trzeba tak skonstruować warunek. Jeżeli liczba mniejsza lub równa 10, to zrób coś czy coś. I teraz zapis tej funkcji podobnie wygląda. Pokażę przykłady tutaj, na przykład z języka programowania Scratch. Tak? Mamy bloczek jeżeli. Czyli jeżeli dotykasz myszki, wydaj dźwięk miau. Z radości, że złapałeś myszkę. Tak? I nasz kotek będzie miauczał tylko wtedy, kiedy będzie dotykał myszki. W języku C, C++, w zasadzie obojętnie, bo to jest dokładnie ta sama instrukcja. Jeżeli na przykład liczba mniejsza od 5, napisz mniejsze od 5. Inny przykład z języka Python. Troszeczkę składnia inna, nie jest to język, który wywodzi się z tradycji języka C, ale również instrukcja warunkowa jak najbardziej występuje. Jeżeli na przykład wiek mniejszy niż 18, no to sorry, ale nie wchodzisz do pubu, nie pijesz piwa. To samo z języka Pascal. To samo w języku PHP. I to samo w wielu, wielu innych językach. Nawet w arkuszu kalkulacyjnym, który nie jest językiem sensu stricte programowania, jeżeli chcemy coś w arkuszu napisać, jakiś program, musimy skorzystać z dodatkowego języka, który też bywa wbudowany w arkusz, jak na przykład Basic for Application wbudowany w Excela, ale w samym arkuszu, bez korzystania z dodatkowego języka programowania, też możemy podejmować decyzję stosując instrukcję warunkową jeżeli. W wersji angielskiej będzie to if, w wersji polskiej już to jest przetłumaczone na jeżeli, ale również składnia będzie podobna. Jeżeli jakiś warunek i co się ma wykonać. Natomiast bardzo często potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy określić, jeżeli warunek jest prawdziwy, to tak, coś się dzieje, a jeżeli warunek jest fałszywy, to dzieje się coś innego. Czyli na przykład, jeżeli wiek jest mniejszy niż 18, to nie wpuszczamy do pubu, a w przeciwnym wypadku wpuszczamy do pubu. Są w tym momencie dwie akcje. Jeżeli pada deszcz, to weź parasol, w przeciwnym wypadku zostaw parasol w domu. I tak można również zapisać instrukcję warunkową w tych językach programowania, o których mówiłem. Przy pomocy słówka kluczowego else. Else w przeciwnym wypadku, inaczej, w innym razie. Jeżeli wiek mniejszy od 18, to nie wchodzisz do pubu. A w przeciwnym wypadku możesz wejść, zapraszamy. I czy to będzie język C, C++, czy to będzie PHP, Python, Pascal, składnia będzie bardzo podobna. Również w języku programowania Scratch znajdziemy właśnie taki bloczek, który obejmuje w sobą te dwa przypadki. Już nie samo jeżeli,
Ale jeżeli i w przeciwnym razie,